innowacją zawsze będzie mi się kojarzyła 16-letnia Ada, utalentowana aktorsko, wokalnie, tanecznie. Ada jest osobą niewidomą od urodzenia. Z Adą spotykałam się na regularnych zajęciach tanecznych, ruchowych i podczas jednej z przerw przy kawie Ada, cała rozpromieniona z emocjami, z ogromną pasją i zaangażowaniem, zaczęła opowiadać o tym, że jej marzeniem jest być aktorką w teatrze dramatycznym, w teatrze zawodowym. Zaczęła mówić o planach, jakie role chciałaby zagrać, jaki jest jej ukochany dramat, po czym nagle Ada przerwała, pomilczała i powiedziała: no ale mnie żadna szkoła nie przyjmie. Nazywam się Katarzyna Peplińska-Pietrzak i jestem twórczynią innowacji Scena Otwarta – Samorzecznicy w teatrze. Naucz proszę literować imię i Lila. Teatrem zajmuję się od 13 roku życia. Wcześniej głównie pracowałam z osobami bez szczególnych potrzeb, aż faktycznie zaczęłam współtworzyć program dla osób niewidomych. Zaczęłam widzieć, że są to osoby, które nie tylko mogą być widzami i widzkami w teatrze, nie tylko uczestnikami i uczestniczkami wydarzeń w instytucjach kultury, ale także twórcami i twórczyniami. I to był moment zwrotny, ponieważ poczułam, że potrzebuję narzędzi, potrzebuję czegoś, co sprawi, że w ogóle te osoby poczują się zaproszone, że poczują, że mogą także tworzyć sztukę. Możemy ruszać też rękami w górę, w dół, troszkę niżej, zejść ciałem, wyżej. I to poczucie niesprawiedliwości także towarzyszyło takim pierwszym pomysłom o stworzeniu innowacji, bo czułam, że teatr, do którego ja mam pełen dostęp, który jest dla mnie tak ważny, w który ja tak wierzę, jest bardzo ekskluzywny. I innowacja powstała też z buntu przeciwko ekskluzywności, choć często jako instytucje kultury lubimy się nazywać otwartymi, a ja bym chciała, żebyśmy byli naprawdę otwarci. Stwierdziłam, że nie ma co czekać na te 5-10 lat, tylko chociażby małymi krokami, ale wciąż do przodu, stwarzać przestrzeń, w której niezależnie, czy ktoś jest osobą niewidomą, głuchą, poruszającą się na wózku, jeżeli jego pasją jest sztuka, chce się w tej dziedzinie rozwijać, to powinien mieć taki wybór. Scena Otwarta, Samorzecznicy w teatrze, to dostępny kurs teatralny. Warsztaty, model warsztatów, w których mogą brać udział osoby niewidome, głuche, widzące i słyszące. I co jest bardzo ważne, jesteśmy w stanie zaprosić te osoby na te same zajęcia, czyli nie musimy robić zajęć dedykowanych specjalnie dla tej, a nie innej grupy, tylko w tym opisie warsztatów, propozycjach ćwiczeń proponuję działania, które sprawią, że ta różnorodność jest naszym kapitałem, jest naszym bogactwem i w różnorodności szukamy różnych metod twórczych i jesteśmy w stanie działać wszyscy razem. No na pewno coś się zmieniło, że te osoby poczuły taką siłę w sobie. Mój głos jest ważny, ja też chcę być częścią kultury, częścią tego świata. Czuję, że mam talent, chcę ten talent rozwijać i poczucie takiej mocy, że też możemy współtworzyć tę przestrzeń. Jednym z takich moich marzeń, jak myślę o rozwoju innowacji, jest sytuacja, w której jest spektakl Trzy siostry Czechowa, załóżmy, i nie ma ani słowa o tym, że reżyserka była niewidoma, ponieważ nie robiła spektaklu o niewidzeniu, o niepełnosprawności. Zupełnie co innego w tych trzech siostrach wyczytała i krytyk nie odczytuje osoby z niepełnosprawnością tylko przez tę jedną z cech, ale patrzy na talent, na pracę i jest to codzienność. Potrzebne są dostępne miejsca pracy i tu, czym widzę atut innowacji, to, że docierając do domów kultury, teatrów, my już zmieniamy nastawienie, zmieniamy świadomość. Ta innowacja po prostu otwiera głowy, otwiera też serca i doprowadzi do tego, że nie tylko będziemy mieli dostępną edukację teatralną, ale także dostępne miejsca pracy w instytucjach kultury.